To jest próba szeptanych warunków dźwiękowych. Tak rozmyślałem dzisiaj rano o Ziemi jako całokształcie, jako takiej kulce z dwóch kolorów pastelny zmieszanych ze sobą, czarnej i białej. I tak pokłady węgla są czarne, pokłady soli, czyli chlorku sodu, są białe. I ta zmieszana kulka jest porośnięta taką warstwą, która się żywi tlenem z atmosfery, który otacza tą kulkę jakąś cieniutką skórką, taką skórką cienką jak skórka jabłka. Tak i coś jeszcze wymyśliłem takiego w związku z tym przerastaniem. Aha, z tym chlorkiem sodu, to taka dziwna sprawa, bo ten węgiel, no to z tych roślin, które wyrastają w tej atmosferze tlenowej i potem przez miliony lat są zgniatane ze sobą, prasowane i jak gdyby bez dostępu powietrza wszystkie inne składniki wybywają, że tak powiem, ulatniają się, a zostaje tylko węgiel. I ten czarny węgiel zostaje z tych roślin. A ten chlorek sodu to dziwna sprawa, bo to jest... Sód to jest metal, jasny metal. Chlor, ciekawe skąd chlor w atmosferze i z wody, z chlorowanej wody, oczyszczanej chlorem, żeby ją wysterylizować, czyli żeby pozbawić ją bakterii. No i tak na przykład ja w tej chwili mam we krwi za dużo sodu, chloru, właśnie dlatego, że piję kranówę oczyszczaną chlorem z bakterii po prostu. Więc chlorek sodu, sód i chlor. Chlor to z wody chlorowanej, a sód, ten metal, to metal i z węglem zmieszany. Węgiel zmieszany z metalem. Taki model Ziemi, który składa się z dwóch substancji zmieszanych ze sobą. I to jak gdyby ta opoka, czyli skała, czyli ta warstwa, która służy do tego, żeby grawitacyjnie trzymać się podłoża i nie lecieć w przestrzeni poza gazem, bo gaz otacza planetę, a gaz jest z tlenu i azotu. Tak, no i teraz chyba na tyle starczy tego szeptania.